Po zeszłotygodniowym przypychu, jakim był start AEW Dynamite i początek nowego SmackDown, zaliczamy trochę spokojniejszy tydzień. AEW kontynuuje budowę karty do swojego pay-per-view Full Gear i stabilizacji pierwszej stajni, a WWE przez cały tydzień promuje wielki draft z 2019 roku. Więc zobaczmy, jak to w rzeczywistości wyszło. Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling i witamy w podsumowaniu tygodnia. Jeśli mam być szczery, to w porównaniu do innych tygodniówek Raw wypadło naprawdę blado. Nie ma ani jednego momentu, który mógłby na długo zapaść w pamięci, dlatego opis tego odcinka Raw będzie naprawdę krótki. Czerwona tygodniówka rozpoczęła się od kolejnego segmentu z udziałem Lany i Lashleya, którzy leżeli sobie w łóżku Rusewa. Świetny program, aby zachęcić ludzi do oglądania gali wrestlingu. Last Woman Standing Match pomiędzy Natalią i Lacey Evans wypadł moim zdaniem ponad oczekiwania. Dostaliśmy kilka fajnych momentów, a co najważniejsze, Natalia zjechała z rampy jak na deskorolce, więc z każdą kolejną tygodniówką widzimy prawdziwy potencjał tego stage'u. Pytanie brzmi, co dalej dla obu z nich? Wiele mówi się o puszu dla Evans, jednak teraz przegrywa ona z jedną z najbardziej nijakich zawodniczek w WWE. Natalia jest obecnie w takim miejscu, że WWE nie pogorszy jej sytuacji, ani nie polepszy, ponieważ jest ona już tak długo w federacji, że większość osób to po prostu nie obchodzi. A szkoda, i chodzi mi o Lacey Evans, ponieważ spokojnie zasługuje na main event kobiecej dywizji. WWE uwielbia pokazywać, kto jest obecnym mistrzem i tak samo było w przypadku pojedynku nazwanego Champions Showcase. SmackDown Women's Champion Charlotte wraz z Raw Women's Champion Becky Lynch zmierzyły się z Kabuki Warriors, które są w posiadaniu tytułów kobiet Tag Team. Mała ciekawostka, jeśli przetłumaczycie sobie promo Asuki i Kairi, to znajdziecie takie słowa jak bitch czy shut the fuck up. Czyżby wreszcie WWE ma zamiar wykorzystać ich prawdziwy potencjał? No i fakt, że Kairi przypięła Becky, to już absolutny cud. Jest to pierwsza przegrana Becky w WWE TV od naprawdę bardzo długiego czasu. Końcówki Raw mogliśmy się spodziewać po wszystkich zapowiedziach. Braun Strowman i Tyson Fury wdają się w wielki brawl i dostajemy walkę na Crown Jewel. Tylko teraz pytanie brzmi, czy Tyson jest w stanie zrobić dobrą walkę wrestlingową? Czy może dostaniemy po prostu jakiś boxing match, jak to było na WrestleMania 24 z Big Showem i Floydem Mayweatherem? Musimy jeszcze trochę poczekać, aby się przekonać. Po mocnym starcie z zeszłego tygodnia nasze oczekiwania względem następnego show stały się całkiem wysokie. AEW stanęło więc przed ciężkim zadaniem, aby przeskoczyć poprzeczkę, którą sami sobie postawili. Drugie Dynamite w historii zapowiadało się obiecująca, a jak było w rzeczywistości? Show otworzyła pierwsza walka inauguracyjnego turnieju AEW Tag Team Championship pomiędzy Young Bucks a Private Party. Oczywiście to właśnie bracia Jackson byli przez wielu stawiani w roli faworytów zarówno w tej walce, jak i w całym turnieju. Jednak ku wielkiemu zaskoczeniu, to nie oni wyszli z pojedynku zwycięsko, lecz Private Party, wygrywając starcie przez roll-up i to oni za dwa tygodnie spotkają się w półfinale z Lucha Bros czy Jurassic Express. Po przerwie reklamowej w ringu pojawił się Chris Jericho, LAX, Sammy Guevara i Jake Hager, którzy zakończyli zeszłotygodniowe show. Mikrofon przejął Jericho i zaczął po kolei przedstawiać swoich kompanów, używając wobec nich zwrotów, które były oczywiście nawiązaniem do Lists of Jericho, z którego często pokazywał się jeszcze w WWE. Poznaliśmy też oficjalną nazwę tej stajni, The Inner Circle. Jednym z najbardziej oczekiwanych przez fanów punktem drugiego epizodu Dynamite było starcie byłych dwóch zawodników WWE, Jona Moxley i Shawna Spearsa. Jeszcze przed starciem zaskoczył nas inny były zawodnik WWE, Pac, który zasiadł przy stole komentatorskim. Żadnym jednak zaskoczeniem nie był triumf Moxleya i kolejna porażka Spearsa. Po walce na stage'u pojawił się Kenny Omega, który uzbrojony w miotło owiniętą drutem kolczastym rzucił Johnowi tak samo owinięty kij baseballowy, wyraźnie sugerując, że oczekuje z nim kolejnej bójki. Do tego jednak nie doszło, ponieważ za pleców Omega zaatakował Pac, po czym udał się na backstage, zostawiając Moxleyowi bezbronnie leżącego Kennego. John jednak z tej okazji nie skorzystał i odrzucił swoją broń, po czym udał się tak samo na backstage. Walką wieczoru był tag team match pomiędzy Adamem Page'em i Dustinem Rhodesem, a członkami The Inner Circle, Chris Jericho i Sammy Guevara, w którym narożniku stanął też Jack Hager. To wsparcie okazało się kluczowe,
kluczem drużyny mistrza AEW do zwycięstwa, ponieważ dzięki interwencji Hagera Jericho był w stanie przypiąć starszego brata Cody'ego. Po walce otrzymaliśmy małą powtórkę sprzed tygodnia, ponieważ heelowie zaczęli okładać rywali i do ringu wskoczyli LAX, Cody, Darby Allin, Young Bucks i protegowany Cody'ego MJF, który podpuszczany był przez Inner Circle do zdrady swojego mentora. Ostatecznie do zdrady nie doszło i MJF zaatakował zwycięzców w pojedynku. Tym razem to drużyna Face'ów zakończyła show. NXT w pierwszym tygodniu zgodnie z przewidywaniami przegrało z AEW Dynamite pod względem wyświetleń. Druga odsłona ponownie zakończyła się porażką, choć już nie aż tak znaczącą. Czwarta już gala NXT Live miała zdecydowanie gorszą kartę niż ta poprzednia, chociaż nadal otrzymaliśmy walkę o tytuł mistrzowski, a dokładnie NXT Cruiserweight. Najwięcej pytań jednak fani zadawali sobie w związku z powrotami Finna Balora i Tomasa Ciampy, na których skutki czekaliśmy zapartym tchem. Ostatecznie tylko ten drugi pojawił się na żółtej tygodniówce, przez co WWE zapewne zapowiedziało nam, że to właśnie Psycho Killer będzie najbliższym przeciwnikiem Adama Cole'a. Samo NXT wypadło moim zdaniem znacznie gorzej niż tydzień temu, ale to raczej było pewne. Tygodniówkę rozpoczęliśmy wcześniej wspomnianym pojedynkiem o mistrzostwo NXT Cruiserweight, w którym powracający do tej dywizji Lio Rush walczył z Drew Gulakiem. Początkowo zaskakująco dla nas poznaliśmy tutaj nowego mistrza, a sama walka wypadła bardzo dobrze, chociaż gorzej w moim wykonaniu niż opener AEW Dynamite. Po porażce Gulak oddał szacunek swojemu pogromcy i podczas SmackDown Live był w puli zawodników do draftu, co oznacza jego call-up do Raw bądź SmackDown. Następnie dostaliśmy całkiem ciekawą walkę, gdzie to NXT North American Champion Roderick Strong zawalczył ze Scottem, znanym ze sceny niezależnej jako Shane Strickland. Scott nie wyglądał jakoś zachwycająco przed walką, jednak w samym starciu zaprezentował się już ze świetnej strony. Panowie zaserwowali nam bardzo dobre widowisko, z czego oczywiście zwycięsko wyszedł Roderick. Po wszystkim otrzymaliśmy zapowiedź walki rewanżowej pomiędzy Strongiem a Velveteen Dreamem, która odbędzie się już za 2 tygodnie. Do tego już za tydzień do ringu powraca Tomasa Ciampa. Następnie Bianca Belair pokonała Dakota Kai, czym zaznaczyła, że dołącza do wyścigu o miano pretendentki do mistrzostwa Shayny Baszler. Moje pieniądze idą zdecydowanie w replay, gdyż Bianca już swoją szansę zmarnowała. W main evencie Walter pokonał Kushidę w starciu, które wypadło naprawdę bardzo dobrze. Wkradł się w pewnym momencie Bodge ze strony Japończyka, jednak doświadczenie Austriaka pozwoliło jakoś wybrnąć z całej tej sytuacji. Mimo dużej różnicy gabarytów, panowie dali składną walkę, która z pewnością zadowoliła fanów NXT. Kushida wyglądał jak prawdziwy heavyweight i ten pojedynek można porównać do jego pożegnanego starcia z Hiroshim Tanahashim na jednej z tegorocznych gal New Japan Pro Wrestling. Walter oczywiście wygrał i cieszy, że jest jedną z głównych postaci w głównym NXT. No i przechodzimy do drugiej tygodniówki SmackDown na Fox. Tydzień temu był to wielki debiut, a w tym tygodniu wszystko kręciło się wokół pierwszej części draftu. I jak bardzo czekaliśmy wreszcie na normalny draft, gdzie każda strona dostaje kilka pików i lecimy. I szczerze, tylko zasrane WWE mogło tak spierdolić sprawę. Nie! Nawet nie mam zamiaru oszczędzać tutaj słów. WWE spierdoliło sprawę i to kompletnie po całości. Kilka dni temu na ich oficjalnej stronie pojawiła się lista zawodników, która będzie draftowana. I co? Ta lista była listą draftową podczas SmackDown. Już po pierwszej rundzie było wiadomo, kto gdzie idzie i też wiemy, jakie będą wyniki draftu na Raw w poniedziałek. Oczywiście teraz ta lista na ich stronie została zmieniona, ale no jak ktoś chce wiedzieć, to i tak się dowie. Oglądając redakcyjnie SmackDown po kilkunastu minutach wszyscy chcieliśmy pójść spać, ponieważ i tak widzieliśmy kto gdzie idzie. Jak można było tak spierdolić to wszystko? Dziś na 100% ktoś stracił pracę, ponieważ WWE po chwili zrozumiało, że coś jest nie tak. Zmienili dla dwóch pików drafty, no ale to kompletnie nic nie dało. Co do samej tygodniówki, to otworzyła ją walka Romana Reignsa i Setha Rollinsa. Na początku wydawało się, że przecież żaden z nich nie może przegrać tego pojedynku, więc jak to rozwiążą? Ano tak, jak zawsze, kiedy kompletnie nie mają pomysłu, czyli wykorzystują Braya Wyatta. Wciągnął on pod ring Rollinsa, który ostatecznie uciekł, no i w sumie tyle, nieźle. Sama tygodniówka nie dała nam nic kompletnie prócz tego, jak się zakończyła. W main eventie dostaliśmy rewanż z Hell in a Cell, gdzie to Charlotte broniła SmackDown Women's Championship przeciwko Bayley. I wreszcie dostaliśmy nową Bayley, bardziej agresywną i nie taki babyface na każdym kroku. Skróciła włosy, zmieniła ubranie i rozwaliła tych ludzików przy swoim wejściu. Choć w samej walce nie było widać jakiejś większej
największej zmiany, to po niej było widać nową twarz Bayley. Po zwycięstwie i odzyskaniu tytułu usłyszeliśmy jej nowy team song plus krótką wypowiedź, która zamknęła show. Miejmy nadzieję, że Charlotte weźmie sobie przerwę, ponieważ nie dość, że WWE nie ma na nią kompletnie pomysłu, to jeszcze stuka title Reigny jak jej ojciec w swoich najlepszych czasach. Jesus. I teraz szybkie, najważniejsze newsy z tego tygodnia sponsorowane przez Beautiful Halo. Tak, What Is Wrestling ma sponsora. W ich sklepie znajdziecie świetnie wyglądające ubrania, m.in. z waszymi ulubionymi superbohaterami, z postaćmi z anime i wiele więcej takich rzeczy. Plus mają naprawdę dziwne, ale fajne rzeczy jak te. No i mają nawet mój rozmiar 6XL, więc na pewno i dla siebie coś znajdziecie. Wejdźcie w pierwszy link podany w opisie, aby przejrzeć ponad 50 tysięcy świetnie wyglądających ubrań. A teraz najważniejsze newsy. Przed SmackDown dostaliśmy małą konferencję, gdzie Triple H przedstawił dwie walki na Crown Jewel. Gala odbędzie się 31 października i zobaczymy na nich Brock Lesnar kontra Kane Velasquez o WWE Championship. No i wcześniej wspomniana już walka, czyli Tyson Fury kontra Braun Strowman. Jestem ciekaw, ile Arabia Saudyjska im zapłaciła za takie dwa wielkie pojedynki. Wygląda na to, że Ember Moon nie zobaczymy przez długi czas. Jak podają najnowsze informacje, walczy ona z nieznaną jeszcze kontuzją kostki. Jeśli jest to uraz samej kostki, to nie zobaczymy ją przez około miesiąc. Jednak jeśli kontuzja jest poważna i ma zerwane ścięgno Achillesa, to nie zobaczymy jej przez około rok. Po emisji AEW Dynamite Chris Jericho opublikował post na temat swojej przyszłotygodniowej walki i obrony tytułu All Elite Wrestling. Zawalczy on z Darby Allinem, który podczas tygodniówki pokonał Havoka. Jak powiedział Jericho, ta walka nie będzie singles matchem, ponieważ oficjalna stypulacja to Philadelphia Street Fight. NXT rozwija się w szybkim tempie, co oznacza, że obecna arena przestaje im wystarczać. Jak podaje Dave Meltzer z Wrestling Observer Newsletter, NXT ma przenieść się do większego budynku. Full Sail, gdzie obecnie nagrywane są epizody NXT, jest za małe dla tego brandu. Jednak na taką zmianę poczekamy najpewniej do pierwszego kwartału 2020 roku. I to by było na tyle z tego tygodnia. Trzeba przyznać, że było ciekawie, jednak ponownie nie zabrakło rozczarowań. Zapraszamy na nasze social media, tak jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Plus zapraszamy do naszej grupy dyskusyjnej, gdzie możecie rozmawiać z tysiącami innych osób. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.